To jest stalka kuta przeze mnie. Z resora oczywiście. Jemy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam do wspierania. Patronite, Romek Zaklinacz Byków. To tak, to się zaprasowała. A nie chcę. 3-4, 3-4. Zwalę te bluzę i buty i możemy robić. Co robimy? Wymieniamy stalki. Stalki. Na zębach. Kupiłem cały komplet stalek. 20 sztuk. To są stalki, tak zwane rydliczki. Ja potocznie na to mówię stalka, na ząb. To jest część robocza. Pracuję po prostu na zębie kultywatora. No, kultywator służy do wiosennych upraw pola. Do spulchnienia ziemi, do tego, żeby do gleby dostało się powietrze. Taka jest różnica. A fabryczna moja była dłuższa i znacznie mocniejsza, bo grubszy resor. No tu jeszcze, to jest surowa oczywiście, trzeba te brzegi ściąć. Te końcówki trzeba przyciąć na ostro i wybić otwory. No robiłem takie stalki, właśnie mam. Została gdzieś tam jeszcze, może bym znalazł. No ale dwie mi sprawy nie załatwiają. Kiedyś robiłem sobie i ludziom. Żywotność tej stalki jest o wiele większa. No dziś, no znowuż jest ekonomia. Ta tam kosztuje. Ta kosztuje 8,60, gdzieś tam kosztuje 10 zł. Z drugiej strony, czy warto je robić? No może dla siebie warto, bo dla ludzi to absolutnie nie warto by było robić. Na zarobek nie miałoby to sensu, bo człowiek by nic nie zarobił. Koks, prąd jest drogi, koks jest drogi, stal po prostu. No stal można wziąć, wykorzystać resory ze złomu oczywiście, ale to wszystko jest, to jest pracochłonne po prostu. Materiał tu jest szalony materiał. Materiał szalony. Dzwoni, pomimo że w rękawicy trzymam. No to wszystko jest uparte. I nie bardzo lekkie, nie bardzo. To wszystko waży. Tak, teraz tylko przyspieszać zaporu włączyć. Gra muzyka.
Paweł będzie nam uciekać. Ja chcę, chcę postawić w pionie. Zjeść wafliny, bo ona będzie nam uciekać. Wtedy może nam się ją postawić. Obawiam się, że ona mnie trafiła na cylindrów. Tylko w ciągu. Od tego są rogacze, proszę pana, których u mnie jest dostatek. Jeden, drugi. Od tego są rogacze. Uwaga, uwaga, od tego są rogacze. Mam ich różnych, i suchych, i mokrych. Gdzieś tam w szopie mam suche, ale nie będę szukał, to są pod ręką. To są bezpieczniki. To są bezpieczniki, najlepsze pod słońcem. O! Ola! Jeden bezpiecznik jest, jeszcze trochę, a jego tak, jest, a drugiego młoteczkiem, bezpieczniki. Trochę za długi, to nic, damy radę. Więcej nie można, bo pęknie pod ten, rogacz pęknie. Tego trzeba trochę spilnować. On jest trochę za krótki, to nic. To zrobimy mu inaczej, tak? Gdzie tu jest? Może tu jest trochę wyżej. On może stać tu. A jak nie, to damy mu, o! To na to jest rada. No i będzie bezpiecznie. Co? Taka jesteś mądra? Dobra, jest ciasno. Dobra, jest bezpiecznie. Dobra, tu trzeba wyszczotkować to i wymienić wszystkie po kolei, bo niektóre są już tak cienkie i zużyte, a przekładać na drugą stronę nie ma sensu, dlatego że później żywotność jest bardzo słaba i raz, dwa się zgubi po prostu. Wytnie się, śruba się wytnie po prostu, przetrze się lep śruby i ona idzie w ziemię. No cóż, będziemy wymieniać, ale muszę najpierw odjechać koparko dla bezpieczeństwa. Tak wymaga tego przepis, że pod podniesioną łyżką nie powinno się robić. Dobra. Uwaga, odjeżdżam.
można spokojnie robić. Zaklinowana nie poleci. Roki! Roki! Jeszcze jeden bezpiecznik, na wszelki wypadek. Zawsze trzy. Trzy to trzy. Dobra. Kiedyś jak robiło się lekkimi ciągnikami, to się robiło całe parę lat, no i złamało się jeden ząbek, najbliżej jeden, raz na parę lat. Teraz natomiast tak robi się ciężkim ciągnikiem, to złamać parę zębów przy wiosennych pracach to jest normalka. 5-7 nieraz poleci, kamienie są w ziemi, o zobaczy pan jak zjechana. Tak jest kusa, ale zaraz ona by poszła w pole. Bo tą śrubę normalnie wytnie. Ona już tu jest tak cienka, że po prostu moment i ona by została w polu. I wtedy, jak ona jest zużyta, to tutaj ziemia ściera ząb, końcówkę zęba. To widać, że już ząb jest zjechany na końcu. Ale ten ząb jest szalenie cienki, ale jeszcze się trzyma. Kultywator do spulchniania ziemi, do wiosennych upraw. A te podciągi u góry z tymi kółkami to są po to, że tam się czepiało trzy ciężkie brony za kultywatorem. Tu są łańcuchy z kółkami. Zresztą jak opuszczę to pokażę. Łańcuchy się od... Zdejmowało się z tych wiosaków i czepiało się z tyłu trzy ciężkie brony. No i wtedy jest oszczędność paliwa. Bo jest po prostu od razu się kultywator i brona z tyłu, także później ewentualnie raz tylko przybronować i można siać. Na tym jest kupa piachu, bo wiadomo, to pracuje w ziemi. O. Tu się złapało jakieś kółko z drutu na ząb, trzeba będzie go rozciąć. Zawleczka stara. Zaraz go wyrwiemy. Tak, trzeba będzie zrobić hydrolem te śruby trochę. Hydrolem. To się łatwiej odkręcą. Ale najpierw wyszczotkować. Podobno Coca-Colą dobrze jest polać. Nie, tam Coca-Cola to wie pan, niezdrowy napój. Nie polecam. A hydrol? No, hydro, proszę pana, to ci goście, wie pan, kosztują hydro, co siedzą w pokojach bez firanek, gdzie zamiast firanek są w oknach kratki. Kierowca opowiada, który wjeżdżał, na teren zakłady karnego, opowiadał, że nie mógł samochodu zostawić nawet na parę minut i odejść gdzieś. Nawet do WC. Bo jakby wyszedł do WC i wrócił, to już wyjeżdża samochodem ciężarowym bez hamulców. Dlatego, że hydraulik jest spuszczony, wiadomo, zbiornik w starych samochodach, to jeszcze były lata, wie pan, dosłownie ostatnie lata komuny. Te zbiorniczki były przeważnie gdzieś tam w samochodzie, w takim miejscu, że chyba za kabiną nawet, że sobie wszedł taki gościu, raz, dwa, spuszczali mu po prostu i wypijali ten hydrol. No bo hydrol jest na jakimś spirytusie robiony. Na alkoholu. Także jak mu raz spuścili i drugi, to już później starał się nie chodzić na terenie zakładu do toalety, tylko musiał być tak zabezpieczony, że nie opuszczą samochodu. Musiał być albo szoferce, albo przed samochodem. Rozumiem, że pan nie próbował hydrolu. Żartuje pan sobie. Ja krótko powiem. Gdyby tak wszyscy kosztowali alkohol, jak kosztuje to monopol w Polsce, proszę pana, w ciągu jednego tygodnia leży. Leży i kwiczy. Upada całkowicie wszystko. Teraz mam żałobę po żonie, już minęło 8 miesięcy,
Nie miałem alkoholu ani kropli w ciągu tych 8, nawet piwa. Ani kropli nie miałem alkoholu w ustach. Żałoba jest, szanuję to. Przestrzegam tego po prostu. Powiedziałem, nie wypiję ani kropli. A po żałobie tu u mnie z alkoholem jest tak, od wielkiego święta jakiś tam kieliszek. Dwa dobrej wódki się wypije. Czasem jedno piwo, czasem. Raz w miesiącu albo rzadziej. Także też nie jestem smakoszem piwa, absolutnie. Nie. Nie, tam i whisky w ogóle. Tam i whisky, po prostu dobra wódka, taka lepsza wódka. No i dobra, będziemy hydrolem. Będziemy kosztować hydrolu teraz. Będziemy kosztować. Dobra, niby tam tak aż do błysku tego się nie wyczyści, wiadomo, hydrol swoje zrobi. Chodzi o to, żeby nie mordować się z odkręcaniem. I tak to ja nie będzie źle, bo one były zakręcane na jedną, wie pan, jest na to jeden sposób, żeby nie działo się źle, później powiem to. O, jest hydrol. Cała zagadka, o, napisane jest, brudny. Był z wymiany, po prostu wymieniało się płyn w samochodzie, widzi pan. I nikt go nie wykosztował. Nikt go nie wysmakował. To znaczy, że to są sami abstynenci. Tak, bo tam już jakby był na terenie zakładu karnego, to moment. No niestety, on pachnie alkoholem. Jest tam jakiś alkohol w nim. Dobra. Brudny, czysty. Ten jest brudny, używam go właśnie do zalewania śrub. Tylko i wyłącznie. Jak czegoś nie mogę odkręcić, to robię to na czas, po prostu na czas. Na czas. Teraz trzeba zdjąć rękawiczki, bo nie sięgnę. Mam ręce takie delikatne, że nie sięgnę tego patyka. Tak i będziemy robić tak. O, już dostało. Już dostała. Już poszło. Tak. Już dostała. Hydrol swoje zrobi, zaciągnie. Teraz jak czegoś się nie może odkręcić, to się zalewa. Na noc wstanie się rano po obrządku, znowu się zalewa. Parę razy się zalewa. I po dłuższym czasie, jak jest coś bardzo skorodowane, to jednak zmiękczy. No a jak już nie, no to wtedy temperatura trzeba grzać. Trzeba grzać palnikiem czy lub lampą. I na temperaturę odkręcić. Na gorąco rdza puści. Nie używam tych sprayów, tam jakieś dot, tam. To tylko później kupa puszek w śmietnikach. Ja osobiście tego nie używam, tych dot 4 tam nie uważam. Hydrol i wszystko. Hydrol. A na to, żeby nie korodowało, mam inny sposób, później powiem. Nie zakręcam na sucho śrub. Takich na elementach roboczych, lemieszy i tak dalej. Tylko na przepracowany olej. Z oliwiarki kropelkę oleju na śrubę, sprawa załatwiona. Koniecznie musi być olej czarny, mocno przepracowany. I tak w tym sensie mówię, że jak stoi olej przepracowany gdzieś w kanistrze czy w jakiejś bańce, to nie brać go z góry, tylko zlać i tam na dnie jest olej taki bardzo gęsty, z osadem grafitu. I właśnie trzeba używać takiego z tym osadem. On tam jest taki bardzo gęsty, zawiera dużo grafitu i daje to, że właśnie nawet takie śruby, o co pracują w ziemi, tego ona tam jak na tym polu gwintowym ma odrobinę tego przepracowanego oleju, to ona nie skoroduje i zawsze ją odkręcisz. Zara Rokiego wypuszczę. Roxa!
Oj, Bysia trzeba wyprowadzić. Śruby będą miękkie, a ja Bysia wyprowadzę. Bo Bysiu chce wyjść na powietrze, chce podskoczyć. O! My jechaliśmy do miasta po stalki, po jakiś tam kabelek. Dobra, mięknie. Roxa! Roki! Już cię puszczę. Wiatru nie ma, to kultywator nie powinien się przewrócić, no nie? Bo gorzej jakby wiatr był. Heł. Skakuj. O, dzień dobry.